Witam moi drodzy na kanale. W dniu dzisiejszym chciałem poruszyć tematykę dotyczącą strojenia anten jednopasmowych i odwiecznego problemu, czy długość kabla ma znaczenie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby się zastanowić, jak ta dana instalacja miała być zbudowana. Jeżeli mówimy tutaj o instalacjach antenowych wielopasmowych, to myślę, odpowiedź jest jednoznaczna, że długość kabla nie ma takiego znaczenia. A jeżeli byśmy rozpatrywali przypadek anten jednopasmowych, na przykład na pasmo dwumetrowe, 70 cm czy inne, czy na przykład na pasmo CB, odpowiedź brzmi, jak najbardziej długość kabla ma znaczenie. Tak jak powiedziałem na początku, chciałem się w dniu dzisiejszym skupić o antenach jednopasmowych i o długości kabla dla anten jednopasmowych. Dlaczego długość kabla dla tych anten ma znaczenie? Wyobraźmy sobie, że jest to jakiś przykładowy odcinek kabla, który ma być zasilana antena o jakiejś długości X. I jak należałoby postąpić z przygotowaniem kabla do takiej długości? Więc na samym początku musimy wyznaczyć częstotliwość rezonansową kabla. Z jednej strony oprawiamy go wtyczką, do której podłączamy analizator, a drugi koniec przewodu przygotowujemy jako wolny koniec, zwieramy żyłę z ekranem, tworząc zworę, bądź mając już przygotowany taki odcinek, robimy zwarcie ekranu z żyłą na końcu. Podłączamy taki kabel do analizatora i dokonujemy pomiaru reaktancji i rezystancji. Oczywiście każda należy na samym początku obliczyć tak zwaną częstotliwość pracy. Dla przykładu kabel na pasmo 70 cm. Wyliczamy długość fali dla tego pasma, korzystając chyba z wszystkim znanego nam wzoru na długość fali. Czyli dzielimy 300 przez częstotliwość, w tym przypadku 432, ma na przykład 200 MHz w środku pasma SSB i otrzymujemy długość fali o długości 0,69 cm, czyli praktycznie 70 cm. Dzielimy tą wartość przez pół i otrzymujemy wartość tak zwanej połowy długości fali. Dokładnie to będzie jakieś 0,34 metra. I teraz, żeby dobrać właściwie kabel, na którym będziemy dokonywać fizycznych pomiarów, musielibyśmy pomnożyć tą wielokrotność długości tej połówki fali przez odpowiednią ilość, aby uzyskać wstępnie żądaną długość kabla. Dajmy na to, jeżeli do anteny mamy 5 metrów, to należy najlepiej przez te 5 metrów podzielić te 0,34 i zobaczyć, ile takich połówek długości fali odłoży nam się w tym kablu. Jeżeli oczywiście wychodzi jakaś wartość ułamkowa, robimy to na plus. Oczywiście, jak wiemy, kabel lepiej skrócić niż wydłużać, bo będziemy wprowadzać w układ dodatkowe straty. Wyliczamy żądaną ilość połówek długości fali mieszczących się na długości kabla, dokonując pomiaru od żyły do końca żyły. Mając tak przygotowany kabel, ucinamy z lekkim naddatkiem i dokonujemy pomiaru. Tak jak wspomniałem, robimy pomiar do skutku, aż przycinamy go oczywiście. Przycinamy ten kabel i robimy pomiar. Jeżeli reaktancja i rezystancja będą bliskie zeru, na częstotliwości rezonansowej pracy, na której nam zależy, żeby antena pracowała, żeby pracował kabel na razie,
Mając tak pomierzony kabel, jeżeli te wartości są równe 0, możemy oprawić wtyk końcowy na gotowo i podłączyć kabel pod antenę jednopasmową w tym przypadku, która powiedzmy fabrycznie jest zestrojona na żądaną częstotliwość pracy. I oczywiście taki układ, takie rozwiązanie, podejście do sprawy, jak i układ ma prawo bytu, jeżeli antena konkretnie na częstotliwości pracy ma rezonans, na którym nam zależy. Wtedy kabel jest dopasowany do impedancji anteny, nie wprowadza żadnych tutaj strat i zaburzenia pomiaru współczynnika fali na antenie i otrzymujemy rzetelny pomiar rezystancji anteny, a nie jakąś wypadkową antena plus kabel plus jeszcze oczywiście zaburzenie pomiaru spowodowane długością kabla i ewentualnie jakimiś stratami. Oczywiście życie nie jest idealne i no nie każda antena fabryczna, nawet jeżeli tutaj producent pisze, że ma takie i takie wartości, będzie pracowała w żądanym wycinku pasma. No dla przykładu, na przykład najbardziej chyba taka popularna antena X300 Diamonda. Oczywiście no, tych Diamondów wyszło sporo, i oryginały, i różnego rodzaju podróbki. I oczywiście ile modeli, tyle różnych głównych rezonansów pracy. Oczywiście one się, im antena jest wykonana dokładniej, to wartości nie powinny się tak różnić, ale w rzeczywistości one się różnią. No i co zrobić, jeżeli na przykład kupiliśmy takiego Diamonda i na przykład ma rezonans na częstotliwości, na przykład no powiedzmy w paśmie satelitarnym, paśmie 2 metrów, a zależy nam na pracy tej anteny na częstotliwości niższej, tak? Czyli na przykład na 145, 200 dajmy na to. Aby spróbować dopasować, i oczywiście ta antena najlepszy rezonans ma w tym paśmie powiedzmy satelitarnym, a już w niższym paśmie oczywiście nie ma takiego współczynnika. No i jak teraz, co zrobić? No oczywiście no można spróbować w porozumieniu z producentem, spróbować pomierzyć inną antenę i spróbować tutaj reklamować ewentualnie, jeżeli te wartości znacząco odbiegają od tego, co piszą w katalogu. No ale można sobie też poradzić tak, że mając tak przygotowany odcinek kabla, można spróbować dostroić daną antenę. Oczywiście to jest rozwiązanie na przykład stosowane w antenach, które mają takie stroiki, które jakby już wtedy umożliwiają strojenie impedancji anteny, dobierając długość elementów. W przypadku wspomnianego Diamonda no już sytuacja jest troszkę trudniejsza, ponieważ no jest to powiedzmy antena zabudowana, zwarta i ingerencja tutaj w długości poszczególnych elementów jest obarczona jakimś ryzykiem uszkodzenia anteny, no i jakby no utraty gwarancji na taką antenę. Oczywiście można to robić, ale trzeba się liczyć z tym, że w przypadku jakiegoś niepowodzenia no nie będziemy mieć możliwości tutaj zagwarantowanego zwrotu czy wymiany anteny na inny model. I jak w tym wypadku sobie poradzić? Można oczywiście zastosować transformator ćwierćfalowy. Więc jak możemy sobie poradzić z dopasowaniem kabla o dobranej długości do żądanej częstotliwości pracy z dopasowaniem do anteny, która ma rezonans na innej częstotliwości? Najprostszym przykładem jest zastosowanie tak zwanego transformatora ćwierćfalowego, czyli zastosowanie odcinka kabla o długości ćwierćfali o impedancji wyliczonej z układu zastępczego.
jak wyliczyć impedancję takiego przewodu. Jest to nic innego, ażeby należy skorzystać ze wzoru. Jest to iloczyn impedancji kabla, tego podstawowego, i impedancji anteny, która wyszła z pierwszego pomiaru na końcu tego przewodu. Po wyliczeniu otrzymujemy impedancję kabla ćwierćfalowego, jaki powinniśmy zastosować. Oczywiście przygotowujemy taki odcinek kabla, to w zależności od długości fali, na którą chcemy zastosować daną antenę. Na przykład w paśmie CB będą to dłuższe odcinki kabla, tak, bo tu mowa jest o długości ćwierć fali, więc to będzie około 2,5 metra taki odcinek, więc w łatwy sposób można grubym przewodem podejść na maszt i resztę już cieńszym przewodem doprowadzić do anteny. W przypadku anten na wyższe częstotliwości, no już ten odcinek ćwierćfalowy, tak jak mówiłem, to w zależności na pasmo dwumetrowe będzie zbliżony do długości pół metra, na 70 cm będzie miał długość około tam 30 kilku centymetrów, a na pasmo na przykład 23 cm to będzie około tam 12 cm taki odcinek. No i po przygotowaniu takiego odcinka kabla ćwierćfalowego możemy wyliczyć, przekształcając stosownie wzór. Jak dobrze pamiętam, to będzie kwadrat z impedancji transformatora ćwierćfalowego podzielony przez impedancję anteny. Wyjdzie nam impedancja zastępcza układu. No tak na przykład, żeby się posłużyć takimi jakimiś liczbami, w przypadku kabla 50-ohmowego, jeżeli na przykład rezystancja pomierzona anteny przez analizator wyjdzie 100 ohmów, korzystając z wzorów, o których mówiłem, zalecane jest zastosowanie kabla o impedancji około 74 ohmy. Po zastosowaniu takiego kabla ćwierćfalowego impedancja zastępcza układu będzie zbliżona do około 51 ohmów. Czyli fala jakby stojąca, dopasowanie anteny do kabla będzie się odkładać w tej długości ćwierć fali tutaj zastosowanej. Co odpowiada współczynnikowi SWR około 1,02. Czyli jest to bardzo dobra, myślę, pożądana wartość, która już w łatwy sposób tutaj umożliwia nam przeniesienie całej mocy doprowadzonej z transceivera do anteny. Tak to się ma w przypadku anten jednopasmowych. W przypadku anten wielopasmowych, tak jak wspomniałem, ta długość kabla, powiedziałem, że nie ma znaczenia. Oczywiście, że nie ma znaczenia i znalezienie tutaj, wiadomo, im więcej tych pasm, to łatwiej może dobrać taką długość przewodu, żeby na przynajmniej może na dwóch, może na trzech pasmach ta długość przewodu była odpowiednia. Ale myślę, że tego typu rozwiązania, na przykład w antenach wielopasmowych, jakichś na przykład antenach typu na przykład G5RV czy FD4, jest dużo trudniej dobrać tą długość. I w tym przypadku chyba, myślę, najprostszym rozwiązaniem jest jednak iść w układ tak zwanego dopasowania T-match bądź jakichś innych za pomocą skrzynki antenowej, które oczywiście wprowadzają jakieś straty w stosunku na przykład do takiego odcinka kabla ćwierćfalowego, który tutaj zastosowaliśmy. To może tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Was zaciekawił. Zapraszam na inne moje filmy, do subskrybowania kanału. No i oczywiście do może jakichś pomiarów tutaj w najbliższej przyszłości, jakie będę chciał wykonać na swoich kablach.
chcącym je skrócić na pasmo 70 cm i na 20 cm, które mam w planach wykonać. To tyle na dzisiaj. Cześć, do usłyszenia.